Ofiarność jest niezwykle ważna w Kościele, jest jedną z bardzo ważnych, zasadniczych rzeczy, moi drodzy. I ofiarność tak naprawdę pokazuje stopień naszego serca, zaangażowania, oddania i wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówimy o Kościele i przynajmniej staram się mówić o Kościele, aby nas zachęcić, aby trochę nasze serce rozpalić do Kościoła, do siebie nawzajem, abyśmy doświadczali tego błogosławieństwa, tego, czym Kościół jest. Ja wierzę, że tego doświadczamy i to przeżywamy. Mówiliśmy o tym, że Pan przede wszystkim umiłował swój Kościół, że On zaplanował Kościół, zanim cokolwiek jeszcze powstało. Mówiliśmy o tym, że On ten Kościół buduje w swojej mądrości, w swojej mocy. Powiedzieliśmy o tym, że ten Kościół zbudowany jest na skalę, nie może być na człowieku, który jest zawodny, omylny, słaby, ale jest zbudowany na samym Chrystusie i na tym poznaniu, kim Chrystus jest dla życia każdego z nas. Nikt nie może znaleźć się w Kościele Jezusa Chrystusa bez osobistego narodzenia z Ducha i Słowa. List do Hebrajczyków mówi, że tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I tym, który buduje Kościół, jest Chrystus. On jest drzwiami do Kościoła. On jest też pełnią tego Kościoła. Jest skałą i fundamentem i głową. I Słowo Boże nam mówi jakby o tych wielu wymiarach Chrystusa w Kościele. Gdziekolwiek, na jakimkolwiek etapie Kościoła będziemy rozmyślać, rozważać, czy od fundamentu po głowy widzimy Chrystusa, na którym Kościół jest osadzony, zbudowany, który jest Chrystusem wypełniony i Chrystusa, który jest głową, który zarządza Kościołem. On prowadzi ten Kościół przez swojego Świętego Ducha i przez swoje święte Słowo. Mówiliśmy, że ten Kościół, który on buduje, ten Kościół jest zrodzony w ogniu i mocy Ducha Świętego. O tym mówiłem ostatnio. Ten Kościół w Nowym Testamencie ma wiele swoich obrazów. W różnoraki sposób Pismo Święte stara się nam, mówiąc, nauczając nas o Kościele, malować różnego rodzaju obrazy. I wśród tych obrazów Kościoła mamy obraz budowli, świątyni, mieszkania Bożego. Wśród tych obrazów Kościół jest nazwany winnicą Pana, czy też winorośną pańską. I to jest obraz w Starym Testamencie ludu Bożego i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie na przykład prorok Izajasz w 5 rozdziale zapisuje takie słowa skargi Boga względem swojego ludu. Cóż mogłem uczynić jeszcze dla mojej winnicy? Oto ją zasadziłem, oto ją obwarowałem ją płotem, dałem tam, nawodniłem ją, dałem tam tłocznie i tak dalej, ale zamiast przynosić dobre grona, przynosi kwaśne grona. I Bóg mówi raz i drugi i któryś raz z kolei mówi i rozwalę tą winnicę i zburzę to ogrodzenie, bo ta winnica nie przynosi takich owoców, jakie ja bym chciał oglądać. A więc obraz, Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. I też Ojciec znowu widzi, oczekuje plonu, oczekuje owoców w życiu swoich dzieci. Kościół przyrównany jest do Bożej rodziny. Nazywamy się braćmi, siostrami w Chrystusie i naprawdę jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. Wszyscy zostaliśmy zrodzeni z tego samego Ducha. Wszyscy zostaliśmy zrodzeni przez to samo Słowo, Słowo Boże. Wszyscy zostaliśmy napojeni tym samym Duchem Świętym. A więc łączy nas nie tylko ludzka, zwykła krew, bo taka nas nie łączy, ale łączy nas krew Chrystusa Jezusa, Syna Bożego, którą Jezus przelał na krzyżu Golgoty. Nie ma większej więzi. Nie ma większej więzi. A więc Kościół nazwany jest tą Bożą rodziną. I dobrze jest, jeżeli tym się identyfikujemy i mówimy, to jest moja Boża rodzina, do której ja należę.
Kościół jest jak trzoda Boża, która jest prowadzona, jak królestwo, jest królestwem, bo jest częścią Bożego Królestwa i ma Króla, Jezusa Chrystusa, jest Bożą armią, która toczy nieustanną duchową walkę. A więc wiele tych obrazów mówi, że Kościół to jest to zgromadzenie, ta wielość, która jest w jedności, jakkolwiek na nią nie spojrzymy, ta wielość członków jest jednością. A dzisiaj chciałbym się bardziej skoncentrować na tym obrazie ciała, Kościół, który jest ciałem. Bo bardzo mocno i w liście do Efezjan, i w liście do Koryntian, i w wielu miejscach Nowego Testamentu Kościół przyrównany jest do ciała ludzkiego. Pamiętacie, mówiliśmy, że ci, którzy uwierzyli w Dniu Pięćdziesiątym, ci, którzy oddali swoje życie, zaufali Chrystusowi, zaczęli tworzyć jedno ciało, Kościół, jeden organizm. Podczas Dnia Pięćdziesiątnicy około 3000 ludzi oddało swoje życie Bogu i później jest ogromna eksplozja i ekspansja Kościoła. Chyba, nie wiem teraz, tak mówię z pamięci, ale z tego co czytałem, w Cesarstwie Rzymskim mogło to sięgać później, z biegiem czasu, jak Kościół się rozwijał, gdzieś co najmniej 10% społeczeństwa przyznawało się do Jezusa Chrystusa, gdzie nic nie było. Nagle 10% bogatych i biednych przyznawało się, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Potężnie rosło Słowo Boże w sercach ludzi i sprawiało tą duchową przemianę, tą duchową odnowę. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na Kościół, jak Pan Jezus, jak Słowo Boże nas naucza, apostołowie, gdzie z natchnienia Ducha Świętego mówią, że Kościół przyrównany jest do ciała. Słuchajcie, sprawa Kościoła jest niezwykle ważna, bo od kondycji Kościoła, od tego, w jaki sposób Kościół żyje, funkcjonuje, czy żyje w ogóle, czy żyje Ewangelią, czy żyje tą obecnością Chrystusa, to ma niesamowity wpływ lub brak mocnego wpływu na społeczeństwo. Kościół przecież w objawieniu Jana dowiadujemy się, jest przyrównany do świecznika. Ma świecić. Zresztą każdy z nas jest przyrównany do światła, które jest podłożone na górze i które ludzie będą mogli oglądać, Twoje życie, moje życie, nasze świadectwo, naszą relację z Bogiem, aby mogli zobaczyć Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przyrównani do soli, która daje smak i też ochronę przed zepsuciem i złem. A więc niesamowicie ważna jest ta kondycja, no bo jeżeli ten, który ma być światłem, nie jest światłem, staje się to światło w nim ciemnością, to jaka jest nadzieja? Jeżeli ten, który ma być smakiem, nie jest smakiem i nie zachowuje dobrego smaku, to jaka jest nadzieja? Ale Kościół, chociaż jest atakowany i tam jest mowa w tej Ewangelii Mateusza, czytaliśmy o tym, Jezus powiedział wyraźnie, ale bramy Hadesu, bramy śmierci nie przemogą Kościoła. To znaczy, że Kościół będzie atakowany, że wierzący ludzie doświadczają ataków, presji, sił ciemności na swoje życie i diabłu bardzo zależy na tym, żeby Kościół przestał żyć, przestał egzystować. I czytamy o tym już w Dziejach Apostolskich, że próbował na początku rozbić Kościół od środka. I to jest taka stara taktyka diabła, spróbować robić wszystko, żeby ci, którzy są rodziną, braćmi, siostrami, którzy są połączeni z sobą w Duchu Świętym, w wierze, w tym nowym życiu, które mają, aby zaczęli się pomiędzy sobą poróżniać, aby zaczęli się sprzeczać, kłócić, aby następowały podziały i rozłamy. I to widzimy na samym początku. Już ten zbór w Jerozolimie, który tak wspaniale się rozwijał, przybyło później i kolejnych 5000 samych mężczyzn i nagle gdzieś tam przy stołach pojawiły się problemy. Prawda? Jedni czuli się zaniedbani, inni bardziej wyróżnieni i tak dalej. I zaczęło się szemranie, zaczęło się narzekanie. I potrzeba było wkroczenia przywódców, apostołów, aby ten problem rozwiązać, aby w Bożej mądrości, w Bożym pokoju tą sprawę rozstrzygnąć, tak aby Kościół wrócił do takiej równowagi, do pokoju, po prostu do pokoju, żeby nie było tego całego zamieszania i też
atakowania jeden drugiego. Tego musimy być świadomi, że czasami taka gdzieś pojawiająca się złość, a już nie mówię o nienawiści, bo to jest w ogóle demoniczne działanie, prawda? Ale jeżeli człowiek wierzący nie czuwa, to diabeł stara się w jego serce wrzucić te niewłaściwe emocje, niewłaściwe nastawienie jeden wobec drugiego. Nie udało się tego zrobić, to diabeł spróbował od zewnątrz zaatakować. Przyszło wielkie prześladowanie, kiedy Stefanos, czyli Stefan na Szczepan, jest to przetłumaczone, z wielką mądrością głosił Chrystusa. I ci liberalni Żydzi, heleniści, którzy tak sobie lekko traktowali Słowo Boże, nie mogli go pokonać. Postawili fałszywych świadków. Wiemy o tym, że go ukamienowali, a że tak powiem, błyszczał w tym wszystkim Saul z Tarsu, który dyszał nienawiścią do Kościoła i chciał Kościół zniszczyć. Ale im więcej, że tak powiem, starał się ten ogień zgasić swoim płaszczem, tym bardziej ten ogień się rozprzestrzeniał i Ewangelia rozprzestrzeniała się po całej Judei, po Samarii, aż po Syrię i powstawały kolejne zbory, kolejne kościoły Pana Jezusa Chrystusa, czyli zgromadzenia. A więc mówimy o czymś bardzo ważnym. Chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób Kościół Jezusa Chrystusa, takie zgromadzenie lokalne jak to, gdzie tworzymy Kościół, bo Kościół to nie jest coś abstrakcyjnego, on ma ten wymiar ziemski, lokalny, zboru, do którego Bóg w swojej łasce ciebie i mnie przyłączył. Kościół, zbór jest dla ciebie i dla mnie darem. Jesteśmy dla siebie nawzajem darem od Boga. Stanowimy rodzinę i czy przeżywamy lepsze czy gorsze chwile, po prostu jesteśmy dla siebie darem. I w liście do Efezjan Paweł pisze tak. Ten, który wstąpił, mowa o Chrystusie, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest list do Efezjan, 4 rozdział. Od wiersza 10 do 16, a w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, apostoł Paweł maluje nam piękny obraz ciała człowieka i jakby transponuje to na Kościół Jezusa i mówi, w ten sposób działa Kościół Jezusa Chrystusa. Ale zaczynając od tego fragmentu Bożego Słowa, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co tutaj jest napisane. Oto Pan, głowa Kościoła, pragnie, aby całe ciało, tak to zresztą jest napisane, to wynika ze struktury ciała, całe ciało było z sobą spojone i mocno związane. Ja, mówiąc o Kościele i mówiąc czasami, usługując w zborach, staram się podkreślać, jak bardzo ważne jest. Wiecie, to jest pewnego klucz do zwycięstwa i to jest pewna strategia Ducha Świętego i strategia głowy Kościoła. Jeżeli Kościół ma wywierać ten boski wpływ, a ma wywierać na ludzi wokół, to musi być widoczne, jak ludzie w Kościele są z sobą spojeni. To spojenie, to związanie przez te relacje wzajemnie zasilające się stawy powinno być wyraźne, mocne, jednoznaczne. To nie powinno być na takiej zasadzie, że gdzieś tam ktoś może uważać, że on jest tak bardzo luźno związany z Kościołem. On tak mówi, ja tam jestem i nie jestem, tak by wynikało. Jestem i mnie nie ma. Nie. Słowo Boże wyraźnie mówi, całe nasze ciało tak pokazuje, że każdy członek mojego ciała jest wyraźnie złączony i
przyznaje się do tego, że należy do mojego ciała, czy należy do twojego ciała. Nie ma tam na zasadzie jakiejkolwiek pewnej rezerwy, dystansu, jaki czasami niektórzy ludzie chcą zbudować. A więc, kiedy Pismo nauczy na temat Kościoła, mówi o tym, że my jako wierzący powinniśmy mieć świadomość jego funkcjonowania, tego, jak on wygląda z tej perspektywy głowy, jak Jezus buduje swój Kościół. On nie porozrzucał gdzieś tam tych kamieni żywych, mówi, ale on zaczął je budować, układać świątynię i mieszkanie Boże, gdzie jeden kamień przylega do drugiego. On zaczął je budować w taki sposób, że nazywa nas swoim ciałem, swoim organizmem. I dlatego Paweł też mówi, nie może ręka powiedzieć nodze, że ja ciebie nie potrzebuję, że ja sobie sama dam radę. Oto Pan buduje swój Kościół. Dlaczego? Dlatego, że Pan mieszka w swoim Kościele. Pan się wyraża poprzez swój Kościół. Pan się manifestuje i objawia w swoim Kościele. I pamiętacie, zwracaliśmy uwagę na to, że ten pierwszy zbór, który powstał, a każdy z nas jest inny, a tam sądzę byli ci różni ludzie, którzy zaczęli tworzyć ten organizm, a tam jest napisane i byli razem, i mieli wszystko wspólne, i mieli jedno serce, i mieli jedną duszę. To mówi o niesamowitej jedności, jaka panowała w tym pierwotnym zborze w Jerozolimie. Mówię, abyśmy sobie uświadomili, ty i ja, każdy z nas, jesteśmy odpowiedzialni, aby budować, aby mieć to właściwe nastawienie do zboru, do siebie nawzajem, aby to wynikało, że ja uczestniczę świadomie w tym procesie budowania, zachowywania, troszczenia się o to jedno serce, jedną duszę zgromadzenia. To nie znaczy, że w Kościele nie będzie pewnych napięć, bo życie jest pełne napięć. Ale one mają być rozwiązywane w Boży sposób, w Bożej mądrości, w Bożym Duchu, aby Bóg mógł być przez to uwielbiony. Tu jest napisane wyraźnie, z którego całe ciało, z Chrystusa jest spojone i związane. Spojone i związane. Między sobą. W tym fragmencie, który czytaliśmy, jest mowa nie tylko o tym. To słowo, z którego całe ciało rośnie i buduje siebie samo. Zwróćcie uwagę, rośnie i siebie samo buduje. Wiecie, każde świadectwo, każda modlitwa, każde zaangażowanie, każde oddanie i poświęcenie, które dostrzegamy, to niesamowicie buduje innych. To buduje jeden drugiego w ten sposób. Z kolei jedna może być jedna mała rzecz, czy ktoś jeden czasami, który poprzez swoją postawę może przynieść dużo, dużo zniechęcenia. A więc muszę sobie zadać pytanie, czy ja będąc członkiem Kościoła mam tą świadomość i takie jest moje nastawienie i taki jest mój kierunek, że ja idę w tym kierunku, aby ciało mogło rosnąć i budować się przeze mnie, przeze mnie jako członka tego ciała. To słowo rośnie oznacza, że wzrasta, że pomnaża się, że rozwija się, czyli ja poprzez moją relację z Chrystusem, poprzez relację z Kościołem robię wszystko w tym kierunku, żeby Kościół mógł rosnąć. Mógł rosnąć i mógł się budować. Aby to podobieństwo do Chrystusa mogło być naszym udziałem. Dalej to powinno sprawiać dojrzałość. Ten wzrost, każdy wzrost powinien iść w kierunku dojrzałości. Tu jest napisane, abyśmy dorastali aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Kiedy ktoś staje się dojrzały? Albo kiedy mówimy, że ktoś już jest dojrzały, kiedy masz do czynienia z dzieckiem, ono jest niedojrzałe. Musisz za niego myśleć, musisz się o niego troszczyć, musisz go karmić, musisz go chronić, czuwać nad nim. Ale kiedy dziecko dorasta, staje się dorosłe i mówimy, że dochodzi już do takiego momentu dojrzałości, zwróćcie uwagę, że z czasem ono zaczyna być świadome siebie, ale też odpowiedzialne za siebie. Za to, co robi, za to, co mówi, a z czasem będzie odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale staje się odpowiedzialne za innych. Nawet małe dzieci już w pewnym momencie czują się odpowiedzialne za drugie.
prawda? Tymek dzisiaj mówi, jak to Milenka czasami mówi, ale Julcia, tam nie wolno, bo tam ci się coś stanie, prawda? Ona już próbuje tą młodszą chronić. A jeszcze to nie jest do końca uświadomione, ale już próbuje dziecko nawet chronić. Abyśmy wzrastali do dojrzałości, do wymiarów Chrystusa. Ale Słowo Boże nam mówi, że dojrzałość, 5 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 14 mówi, dojrzały chrześcijanin umie rozróżniać pomiędzy tym, co jest złe i co jest dobre. Na tym polega dojrzałość, że biorę odpowiedzialność za siebie, a im więcej dojrzałości, biorę odpowiedzialność za innych. I nikt mi nie musi mówić, ale ja czuję tą odpowiedzialność za mojego brata i za moją siostrę. Ja czuję tą odpowiedzialność za Kościół. Ja chcę, żeby ten Kościół żył Bożym życiem, wzrastał Bożym wzrostem w jakikolwiek sposób. W różnych dziedzinach, aspektach finansowej, duchowej, relacji. Ja chcę budować ten Kościół i chcę go w sposób dojrzały, świadomy budować, tak, aby Bóg był uwielbiony. I ta dojrzałość polega na tej odpowiedzialności za siebie i za drugich. I ta dojrzałość też polega na tym, że to nie jest tak, tego nie rób, tamtego nie rób, to ci wolno. Czasami ludzie przychodzą i chcą, żeby im powiedzieć, co oni powinni, a czego nie powinni. To też świadczy o pewnej niedojrzałości. Czasami lepiej się zapytać. Ale kiedy jesteś wyćwiczony przez Słowo i masz bliską relację z Panem, z Duchem Świętym, coraz bardziej umiesz rozróżnić, zasmakować w tym, co jest i wyczuć, co jest dobre, co jest właściwe i co jest niewłaściwe. Nie zawsze Biblia wprost mówi o tym, jak powinniśmy w danej sprawie się zachować. Ale mając władze wyćwiczone, będziemy umieli dokonać rozróżnienia. Nie zawsze może, to zależy od sytuacji. Będziemy potrzebować ciała, pomocy innych, ale rozumiemy, że dojrzałość wiąże się z odpowiedzialnością i zwiąże się z tym umiejętnością w oparciu o poznanie, zrozumienie Bożego Słowa, tego, co jest właściwe i co jest niewłaściwe. Tak więc muszę sobie zadać pytanie, czy ja w tym wzrastam? Czy ja umiem to rozpoznać? Czy ja właściwie rozumiem to, co Bóg mówi, aby móc budować, sprawiać, że ciało będzie rosło poprzez to, co będę mówił, czego będę się trzymał, jak będę postępował? Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi różnego rodzaju naukami, prądami. W poniedziałek mieliśmy spotkanie tutaj pastorów z naszego dekanatu i pastor Edward czytał taką ciekawą informację. Oto jeden z takich charyzmatycznych przywódców, liderów, przypomnijcie mi jego, ten, który tą marynarką... Benny Hinn. Publicznie pokutował i przepraszał za naukę, którą głosił, Prosperity. Pokutował za to, że chciał od ludzi jakby w sposób niewłaściwy wyciągnąć pieniądze na swoje projekty. Ale widocznie Duch Boży tak mocno do niego przemówił, że publicznie za to pokutował i przeprosił. I to jest cenne. I to jest cenne, moi drodzy. A więc, abyście nie byli prowadzeni różnego rodzaju wiatrem nauki, prawda? Na ten temat dużo mówimy, ale mamy tą świadomość, że różnego rodzaju są pomysły i prądy na Kościół, na to członkostwo i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie wydaje mi się, że Słowo Boże i Pismo Święte jest tak jasne i wyraźne. Bo skoro oni wiedzieli, ile ich jest, to w jaki sposób oni musieli deklarować, że należą tu, a nie gdzie indziej. Prawda? Że są w tym zborze, tam Duch Boży ich poprowadził, tam się narodzili na nowo, tam wyraźnie wiedzą, że to jest... I nie chcą być tylko biernymi odbiorcami, ale członkami, przez które przepływa moc Boża. Oni chodzą w takiej relacji społeczności, mają świadomość swojej odpowiedzialności za swoje życie przed Bogiem, ale też za to, żeby uczestniczyć w tym budowaniu i wzroście swojego zboru. A więc nie tylko modlą się o siebie, ale modlą się o członków zboru. I zachęcam was, kochani, każdego tygodnia
miejcie w modlitwie 5-10 osób ze zboru i módlcie się codziennie o te osoby. W następnym tygodniu o kolejne osoby, czy to będą dzieci, czy młodzież, czy dorośli. Miej tą odpowiedzialność, tą świadomość, że ja w sposób taki świadomy, nie tylko jak mi się zachce, jak poczuję jakąś szczególną inspirację, nie. Jesteśmy częścią ciała i modlimy się i błogosławimy i chcemy oglądać błogosławieństwo i zwycięstwo w życiu każdego, który należy do Chrystusa. A więc dojrzałość, to ciało ma wzrastać, to ciało jest spojone z sobą. Zwróćmy uwagę, że ten wzrost i życie każdego z nas jest przypisany zborowi, do którego Pan nas przyłączył. Ten wzrost, ten Boży wzrost tak naprawdę jest możliwy w Kościele. Nie będziesz duchowo wzrastał, nie będziesz się w sposób Boży rozwijał, jeżeli człowiek będzie stronił od zboru, albo będzie takim, wiecie, ja nie wiem, taką kometą pędzącą raz tutaj, raz tutaj, raz tutaj i tak objeżdża zbory i wpada. Taki człowiek nie będzie się duchowo rozwijał. On tak naprawdę łamie najważniejsze prawdy wynikające ze zrozumienia i pojęcia Kościoła, ciała, o którym mówi Święte Boże Słowo. A więc nie jestem odpowiedzialny, nikt z nas nie jest odpowiedzialny za budowanie braci i sióstr gdzieś tam, w jakiejś części naszego kraju czy naszego globu, ale z pewnością jesteś odpowiedzialny, jestem odpowiedzialny za wzrost, budowanie swojego zboru, do którego Pan mnie przydał. Inaczej mówiąc, każdy członek ciała Chrystusa ma wpływ na zbór. Każdy z nas. Jak kiedyś zaznaczyłem, jest to pozytywny lub negatywny, budujący albo niebudujący, ale mamy ten wpływ, czy tego chcemy, czy nie. Prawda? I albo, że tak powiem, całą swoją postawą, zachowaniem, mową, działalnością, aktywnością będziemy wnosić życie Boże, zachętę do Kościoła, albo staniemy się takimi członkami zboru, no, niektórzy, nad którymi czasami będzie trzeba zapłakać i tak dalej, o czym też mówi nam Słowo Boże, prawda? Że czasami tak bywa, ale przecież nikt z nas tego nie chce. Chcemy być tymi, którzy biorą odpowiedzialność, którzy uczestniczą, są zaangażowani w ten duchowy wzrost, rozwój i życie. Autorzy, o tym pisze autor książki na temat Kościoła, budując, tam jest mowa o budowaniu jeden drugiego. Pisze tak, autorzy Nowego Testamentu wielokrotnie zachęcają wierzących do podejmowania pewnych działań mających sprawić, że ciało Chrystusowe będzie duchowo wzrastać. A więc każdy z nas. Wiecie, kiedy się nawróciłem, kiedy oddałem moje życie Bogu, kiedy zacząłem przychodzić do Kościoła, ja czerpałem jak ze studni. Karmiłem się, napełniałem się. To było coś niesamowite. Ja po pracy, nie po pracy, dwoma autobusami, godzinę mi to zajmowało, żeby przyjechać z jednego krańca na drugi. Ja chciałem być na nabożeństwie. Bo to było coś niesamowitego, ta Boża obecność, ta świadomość Boga, to budowanie się Słowem, to budowanie się społecznością, to było coś niesamowitego, ale z czasem później nagle uświadamiasz sobie, że także ty masz coś do dania, że także ty współuczestniczysz w tym budowaniu, nie tylko już swoją obecnością, ale świadomym, jasnym podejmowaniem działań mających sprawić, że ciało Chrystusa będzie duchowo wzrastać. Kochani, każdy z nas jakby musi sobie zadać pytanie, to jest nasza odpowiedzialność przed głową. Panie, postawiłeś mnie tutaj, co ja mogę zrobić? Gdzie chcesz mnie użyć? W jakim miejscu Ty mnie stawiasz? Ja wiem, że prawie wszyscy w coś jesteśmy zaangażowani i dzięki Bogu za to. Ale chcę w nas jakby upewnić nas i budować tą świadomość tej naszej odpowiedzialności i tej świadomości, czym jest Kościół. I dalej autor ten pisze tak, że to greckie allelon, jedni drugich albo wzajemnie, jest użyte na określenie tego procesu wzajemnego oddziaływania
użyte w Nowym Testamencie i to kilkadziesiąt razy. Jedni drugich, albo wzajemnie. Jedni drugich. Nie da się, zresztą będąc w ciele, nie da się uniknąć tego jedni drugich, albo wzajemnie. Bo jesteśmy ściśle, duchowo z sobą połączeni. Dlatego tak ważne jest, wiecie, te słowa, zachęty, które płyną od jednego do drugiego, to jest niezwykle ważne, abyśmy to wyrażali, abyśmy w ten sposób zachęcali się i budowali się nawzajem. Nie możesz okazać posłuszeństwa głowie w tym wszystkim, co znaczy jedni drugim, jak tylko w lokalnym zborze. Nie jest to jakieś abstrakcyjne jedni drugim. Prawda? Pastorze, ja w telewizji sobie oglądam nabożeństwa. Ja się modlę od kościół w Argentynie. Okej, fajnie. Tylko, że to nie jest wypełnieniem tego celu i zamiaru, o którym mówi Boże Słowo. Pytanie jest, gdzie należysz? Gdzie jesteś członkiem? Co tam robisz? Czy jesteś tym, który jest użyteczny, czy też nie? List do Efezjan 4:1 mówi, abyście postępowali, chodzili, jak przystoi na wasze powołanie. O to Panu chodzi, abyśmy postępowali. 4 rozdział listu do Efezjan, wiersz 1. Napominam was tedy, ja więzieni w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni, w związce pokoju. To jest ciekawa rzecz. Bo jeżeli popatrzysz do greki, to słowo w związce pokoju oznacza niewolników, którzy są skuci łańcuchami i idą, po prostu idą. I chociaż może by chcieli jeden od drugiego się gdzieś oddalić, ale oni są skuci, to jest ta związka pokoju. Jesteśmy związani z sobą w taki sposób, i to nie przez człowieka, ale Pan nas z sobą połączy. My nie jesteśmy tak jak ci niewolnicy, bo jesteś uczyniony wolnym, ale z drugiej strony jesteśmy niewolnikami Chrystusa. Należymy do Niego. A jeśli należymy do Niego, to należymy też do siebie nawzajem. A więc napominam was, pisze Paweł, abyście chodzili, postępowali, zachowywali się tak, jak przystoi na wasze powołanie. Abyście byli tego świadomi. I popatrzcie na różnego rodzaju miejsca, fragmenty Bożego Słowa, które mówią o, podkreślają to wzajemnie, czy też jedni drugi. Wiele miejsc, powiedzieliśmy, że ponad 50 fragmentów zawierających to określenie jedni drugim, albo wzajemnie, tłumaczone to allelon. Tak my wszyscy. Paweł w liście do Rzymian pisze w 12 rozdziale wierszu 5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, czyli jedni drugim okazujcie szacunek. Myślę, że Kościół mamy prawo oczekiwać, że w Kościele będziemy budować takie relacje, żeby jeden drugi był traktowany z szacunkiem. Żebyśmy się starali do siebie nawzajem odnosić z głębokim szacunkiem. Chrystus nas tak traktuje. Bóg nas tak traktuje. Nie uważa nas za coś mało znaczącego, coś byle co. On nas traktuje z największą miłością, z największym oddaniem i z największym szacunkiem. W świecie możemy doznawać pogardy, poniżenia, ale kiedy przychodzimy do Kościoła, powinniśmy doświadczać zupełnie czegoś innego. Moi bracia i siostry powinni podnosić nas poprzez to, jak się do siebie zwracamy, jak siebie traktujemy. Ja wiem, że diabeł chce to niszczyć. Bo przecież on jest szpecem od niszczenia wszelkich dobrych, zdrowych, właściwych relacji. Ale nie wolno nam się, kochani, poddawać. Nie wolno nam się poddawać. Możemy czasami coś zareagować nie tak, ale przecież jest takie słowo jak wybacz, przepraszam,
źle zrobiłem. I wszystko jest jeszcze mocniej. Wiecie, że tam, gdzie noga jest, kość jest złamana, kiedy się zrasta, staje się mocniejszy. Nawet kiedy jest coś złamanego, może zostać tak uzdrowiony, że stanie się mocniejszy. Jedni, drugi. Wiecie, jest przykrością patrzeć, kiedy powinniśmy oglądać w Kościele to, co Słowo Boże mówi, a czasami oglądamy wiele niewłaściwych rzeczy. Tak jest, bo takie jest życie, bo jako ludzie jesteśmy zawodni. Ale z drugiej strony, mając tego świadomość, ty i ja możemy się podnieść, możemy się oczyścić, możemy odnawiać to, co jest zepsute. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Nie musimy rozumieć wszystko jednakowo. Możemy mieć pewne różnice, ale to nigdy nie powinno zniszczyć miłości, tej relacji miłości pomiędzy nami. Prawda? To jest najważniejsze. Abyśmy tym wszystkim powiedzieli, tak, są rzeczy, co do których możemy mieć, różnić się, ale to nie powinno burzyć jedności. Nie mówię tu o kompromisie wobec grzechu. Przeto przyjmijcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Rzymian 15:7. Przyjmijcie jedni drugich, tak jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Kochani, tak się czasami zastanawiam, kiedy przychodzimy do Boga, jesteśmy tacy doskonali, tacy super we wszystkim. Chrystus przyjmuje nas w swojej łagodności, w swojej cierpliwości. Ale też my powinniśmy przyjmować w ten sposób jedni drugich. Pamiętacie tego, któremu Pan darował 10 tysięcy talentów? Ledwo uratował życie swojej żony i dzieci, wyszedł od Pana, ten mu dług darował i zobaczył swojego współbrata, któremu 100 denarów powinien. 100 denarów. 100 denarów, 100 dni pracy, a on był winien, wiecie, ja to kiedyś mówiłem, jak przeliczymy te 10 tysięcy talentów, nie licząc inflacji, to wyszło, że mógł żyć 200 tysięcy lat. Taki dług, niespłacalny dług. A on walczył i dusił tego za 100 denarów. I wrzucił go do więzienia, bo nie mógł mu przebaczyć. Ty masz to oddać wszystko. Przyjmijcie jeden drugiego. Każdy z nas jakby musi to sam się z tym, że tak powiem, to zobaczyć, co można także w tej sprawie zrobić. Przyjmijcie, tak jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugich brzemiona noście. A tak wypełnicie zakon Chrystusowy, Galacjan 6:2. Tam jest ciekawa rzecz, bo z jednej strony jest napisane, że każdy z nas swoje brzemię ma ponieść, ale tu jest w tym wierszu jest powiedziane, że mamy nosić brzemiona jednych drugich. Czyli każdy z nas będzie się musiał uporać ze swoim własnym, osobistym ciężarem, ale jest też ciężar mojego brata i mojej siostry, jego ból, jego cierpienie. Jak mogę mu pomóc nieść to? W różnoraki sposób. Zależy, czego to dotyczy. W jaki sposób mogę mu pomóc? Słowem, pomocą, pracą, materialnie, modlitwą. Jedni drugich brzemiona ność. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Napominajcie niesfornych, dosłownie wyłamujących się z szeregu. Pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
Niesamowite słowa. To jest tylko część, mała część tego, co Pismo mówi o Kościele i o naszych relacjach. Jedni wobec drugich. Jeszcze takie może słowo, baczmy jedni na drugich. W celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Baczmy. Czyli bądźmy zainteresowani w tym pozytywnym znaczeniu. Prawda? Jeżeli kogoś nie widzę, kogoś nie ma, coś się dzieje, to przecież jesteśmy ciałem tak ściśle związanym. I to nie jest jakieś wścibstwo, to nie jest jakieś nachodzenie, prawda, czy tam telefoniczne. Nie, to jest, to powinno wynikać z troski, z miłości. Dlaczego? Bo Pan przychodzi. I to mi mówi też to słowo z listu do Hebrajczyków, w celu pobudzania się do dobrych uczynków, do miłości, nie opuszczając wspólnych zebrań, że tak naprawdę, kiedy trwam w tej społeczności z Panem, a zarazem jest to dla mnie równoznaczne z Kościołem, to Bóg chce mnie w ten sposób przygotować na powtórne przyjście Chrystusa. To jest moje bezpieczeństwo, to jest coś, co Bóg dla mnie zaplanował. To nikt z nas nie wymyślił, ale tak mówi Boże Święte Słowo. Abyśmy sobie dodawali otuchy pośród różnego rodzaju doświadczeń, przez które każdy z nas przechodzi. Różnego rodzaju wyzwań. Tak więc nie możesz, nikt nie może wypełnić tego wszystkiego, co dotyczy jedni drugich wzajemnie, jeśli nie jestem częścią Kościoła, lokalnego zboru. Wiecie, czasami boleję nad tym, jak ludzie w taki lekki sposób traktują Kościół. I mam na myśli zbór. Oni mogą, ale nie muszą. Oni jak chcą, to są, a jak nie chcą, to nie są. Dla mnie to nie jest, nie w tych kategoriach powinniśmy myśleć. Ja tam jestem, bo chcę być, bo mam pewną odpowiedzialność przed Bogiem. Nie jestem tylko dlatego, że nie mogę, bo inaczej bym był. Ale też no, wiele osób musi sobie zadawać pytanie, wiecie, czasami ludzie chcą mieć więcej w sensie materialnym, ale z ogromną szkodą dla swojego duchowego życia. Mówią, że później to nadrobią. Nie wiesz, co będzie później. Nie wiesz, w jakim stanie będzie twoje serce. Nie wiesz, w jakim stanie będzie wyglądać twoja relacja, co się wydarzy po drodze. Wiecie, miałem możliwość i tą łaskę usługiwania na dniach skupienia w Ostrowie. Dziękuję Wam bardzo za modlitwy. To był naprawdę wspaniały czas. Wielu ludzi oddawało swoje życie Bogu, deklarowało oddanie, wielu pokutowało, wielu przebaczało. Wychodziło, aby zademonstrować i modlić się wobec swoich winowajców, aby ich błogosławić i przebaczyć. Widziałem wierzących i tych, którzy dopiero się nawracali. Bo wszyscy, bo jedni i drudzy w różnych jakby dziedzinach swojego życia potrzebują łaski i mocy Bożej. Wiecie, to jest niesamowite. Możesz mieć dużo mniej, w sensie materialnym. Jak mówi przypowieści, mówią, a przy tym spokój. A przy tym spokój. Czasami lepiej zostawić. Lepiej mieć mniej, a zadbać o rzeczy związane z duchowymi sprawami, z Panem, z Jego Kościołem, aby być wiernym temu, co mówi Święte Boże Słowo. I cieszyłem się, jak mogłem widzieć młodych ludzi, którzy płakali. Prawie całe nabożeństwo, którzy wychodzili do modlitwy. Młodzi i starsi. Jedni drugim. Bóg podarował, dał nam siebie nawzajem, Bóg dał nam Kościół. A więc te wszystkie obrazy, ciało, budowla, świątynia, mieszkanie, podkreślają to ścisłe z sobą spojenie i związanie każdego z nas. Nie wyobrażam sobie domu, bo się nie ma domu, jeżeli kamienie czy cegły są luźno porozrzucane. Musi to przylegać, musi to się łączyć. Muszą być te mury, które dają ochronę. Muszą być te okna, które dają nam wejrzenie na zewnątrz. I sami doskonale o tym wiemy.
On umieścił każdego z nas, tak mówi Paweł w liście do Koryntian, On umieścił każdego z nas tak, jak chciał. Tak, jak chciał. I nikt z nas nie jest jakimś bezwartościowym, nic nieznaczącym albo mało znaczącym. Ale pamiętacie, te członki, które uważamy za mniej godne szacunki, tym On otoczył jeszcze większym szacunkiem i czcią. Tak więc miejmy tą świadomość. Pan buduje Kościół, ale nie buduje go bez Ciebie i bez mnie. Buduje go przez nas wszystkich. Z którego całe ciało, każdy z nas z głowy czerpie błogosławieństwo. I chcę, żeby to błogosławieństwo, które Ty i ja czerpiemy, żeby to błogosławieństwo mogło być przekazywane dalej. Kościół, jako mieszkanie Boże, to jest chyba naturalne, powinien być pełen Bożego życia, pełen entuzjazmu, pełen radości Bożej, pełen błogosławieństwa Bożego, pokoju, prawda? To powinno być, bo to jest szczególne zgromadzenie, gdzie uwielbiony jest Bóg, gdzie ludzie widzą i mogą rozpoznać tą wzajemną miłość, tą wzajemną troskę jedni o drugich. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, chciałbym coś zrobić w tym, jeżeli do tej pory mało tutaj jest, w sensie tego jedni drugim, tego posłuszeństwa, powiedz, Panie, chcę więcej być w tym zaangażowany. Albo może potrzebujesz powiedzieć, Panie, pokaż mi jeszcze coś, co mógłbym jeszcze zrobić. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby jedni byli tak już zapracowani, zajęci. Nie, nie. Ale byśmy mogli widzieć, jak jeden drugiemu dodaje posiłku. Jeden to, drugi tamto i to stanowi całość. Jesteśmy dla siebie błogosławieństwem. W Kościele powinno być dużo słów zachęty. Nie kadzenia, czy takiego, jak to się nazywa, takiego czasami mówienia na wyrost coś, ale takie szczere, ale słowa zachęty. Dobrze, jeżeli jeden drugiemu mówi, zachęca. To jest bardzo ważne, kiedy dostrzegamy. Ale też z drugiej strony w tym wszystkim niech będzie taki zdrowy, właściwy umiar. Taki smak, prawda? Tak, żeby to wynikało, że jest to z serca. Chcemy powstać i podziękować Bogu za siebie nawzajem. Chcemy się modlić o siebie i o cały zbór, o tych, których dzisiaj nie ma, aby Pan pomógł nam wypełnić to polecenie jedni drugim, to polecenie wzajemnie, aby kiedy stanę przed Panem, kiedy staniemy przed Panem, żebyśmy nie byli rozczarowani, bo Słowo Boże w tym względzie jest bardzo jednoznaczne. To jest siła Kościoła, kiedy każdy z nas funkcjonuje, działa zgodnie z tym miejscem i z tym zadaniem, któremu Bóg każdemu z nas wyznaczył. I przed Panem, jako głową Kościoła, każdy z nas będzie musiał z tego zdać sprawę. Po prostu będzie musiał. Panie, chcę Ci podziękować za Kościół w Czechowicach. Dziękuję Ci, Panie, za moich braci i siostry. Panie, chcę Ci dziękować za to, że są darem dla mnie, błogosławieństwem dla mnie. Chcę Ci podziękować za to, Boże, że mogę radować się, Panie, tym, co Ty czynisz. Ale też, Panie, wierzę, że oczekuję na więcej i więcej, Panie, z Twojej strony. Oczekuję, że będziesz nas błogosławił więcej i więcej, Boże Wszechmogący. Panie, dziękujemy Ci za cuda Twoje, za moc Twoją, za słowo Twoje. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, za każdą osobę, którą przyznałeś do tego zboru. Dziękujemy Ci za ten budynek, za te możliwości, Panie. Oczekujemy na Ciebie, Panie. Dotykaj nas. Dotykaj mojego serca i każdego z nas, Boże. I daj, abyśmy byli takimi dojrzałymi w myśleniu, Panie. Dorosłymi w myśleniu. Ojcze, abyśmy byli świadomi miejsca, zadania, które stawiasz przed każdym swoim dzieckiem. Tak błogosławię Twojemu zborowi na tym miejscu, Panie. Oczekujemy na Ciebie. Wywyższamy Twoje imię. Dotykaj, Panie, naszych braci i siostry, których tu nie ma. Przemawiaj do ich serca. Daj, Panie, aby każdy miał tą świadomość, co to znaczy wypełniać to, co Twoje słowo mówi jedni drugi. Tak bądź uwielbiony. Napełnij nasze serca pokojem, miłością,
Napełniaj nas przez Ducha Świętego i Słowo Twoje. Amen.